Dobra, lecimy. Afera Stu, okiem prawnika, zobaczmy. Chociaż oglądałem już ten tego gościa z Janoszek. Oglądałem tego gościa z Janoszek i powiem wam szczerze, że było bardzo ciężko mi oglądać, bo po prostu typ, kurwa, dosłownie usypia. Ale mam nadzieję, że teraz powie coś o wiele lepiej i fajniej, mam wrażenie. Oby. YouTube obecnie mierzy się z jedną z... Polski YouTube obecnie mierzy się z jedną z największych afer obyczajowych w swojej historii. Wszystko zaczęło się od Sylwestra Wardęgi. Ciekawy jestem, kurwa, reakcji internetu, nie? A Jezu, wszyscy będą teraz to gadać, przede wszystkim mnie zastanawia, dlaczego internet nie skojarzył faktów. Co, dlaczego, po co? Który kazał nam łączyć kropki, później temat podjął Gimperk. O tyle ciekawe, że ta sprawa nie jest nowa. Ten temat był wielokrotnie poruszany wcześniej. Który też odkurzył niektóre wątki, o których być może niektórzy zapomnieli. Ja na pewno o nich nie wiedziałem, bo za krótko jestem na polskim YouTubie. Nie bójmy się już tego słowa użyć, bo YouTube zaczął na to pozwalać, czyli tu oskarża się generalnie publicznie o to, że dopuszczał się jakichś niecnych czynów kosztem małoletnich osób, nastolatek, okazało się to dosyć tam fany. No i wreszcie klamrą to... Znaczy na razie jest to nieudowodnione, tylko i wyłącznie pisanie, wchodzenie na psychikę i manipulowanie, ale samo wykorzystywanie jeszcze nie jest udowodnione i to by musiał być jakaś... No ktoś by musiał się pojawić, kto by to udowodnił po prostu. Ale z tych screenów i tak dalej to można wywnioskować, że mogło do takich rzeczy dojść po prostu. Wszystko spiął Jakub Wontor w swoim wywiadzie, a raczej wywiadzie, który przeprowadził z Aleksandrą, która kryje się pod nickiem Olcia93, która też swoją drogą promuje swoje social media i po prostu wybija się na tej całej dramie. Więc to też weźmy pod uwagę, nie? Że dziewczyna nie jest taka szczera i wcale nie chce uchronić młodych dziewcząt, kurwa, tylko po prostu chce się wybić na tym wszystkim. Więc to też nie jest jakaś super fajna osóbka, moim zdaniem. Wedle swoich twierdzeń miała żarty, dużo nie? do czynienia ze słynnym Stu, czyli polskim pingwinem. Jebłe! Jebłe! I to właśnie na jego temat pojawił się dosyć obszerny materiał, który jest dzisiaj dosyć mocno dyskutowany w internecie i co tam się generalnie w nim znalazło. Ta rozmowa przejdzie do historii polskiego internetu. Jeżeli szukaliście odpowiedzi na to, o co chodzi w aferze ze Stu i z tymi starymi czasami, to dziś te odpowiedzi znajdziecie. Sprawa ma oczywiście bardzo dużo wątków prawniczych, a jak są wątki prawnicze, to oczywiście Legalny Vlog się tym zajmie i się temu przyjrzy. Witajcie na moim kanale, ja się nazywam Mariusz Stankiewicz, jestem przy okazji adwokatem. Aha, bo to ten, myślałem, że to nie jest ten tytuł, tylko Legalny Vlog, on teraz zmieniłeś nazwę, tak? Katem. A jak już jesteśmy przy przywitaniu, to przypominam, że blisko 83% z was, którzy oglądają moje treści, nadal nie jest subskrybentami, także bardzo zachęcam do tego, żebyście jednak kliknęli, zostali, dołączyli do legalnej armii. Jeżeli wam się nie będzie dam podobało, ci okejka, ale subskrypcji nie, ale nie sądzę, że to się usypiałem. Jakub Wontor trochę nakręcał atmosferę wokół tego materiału. Miał być on druzgocący, prawda? Wszyscy czekali jak na szpilkach. No i jak już wyszedł ten materiał... Znaczy no to... on nie jest druzgocący pod żadnym pozorem. On po prostu może uświadomić bardzo wiele, ale nie jest druzgocący. Ta dziewczyna po prostu jest... Ona się wybija na tym, na całej tej dramie. To widać i czuć. Ale swoją drogą to jest dobry materiał mimo wszystko. Co? W moim odczuciu ten materiał, kiedy tak już przeglądałem w sumie opinie, to ludzie, którzy to oglądali, to bardziej budził zmieszanie, lekki zawód, myślę, że zamieszanie w pewnym sensie i mniej było tak naprawdę chyba oburzenia niż kolejnych pytań i wątpliwości pod adresem tego, co tam się pojawiło. Swoją drogą, ta Olciak 93, ona zaczęła bronić dużo gorsze osoby niż Stu. Z tego, co sama mówiła, więc no o czym my mówimy w ogóle? To kurwa dziewczyna jest pierdolnięta jednym słowem. Wiarygodności przede wszystkim tego, co I w ogóle się nie boję tego słowa powiedzieć. Ta dziewczyna nie chce uchronić żadnej młodej osoby w przyszłości, tylko chce się wybić na tym i to czuć dosłownie na tym filmie, kurwa. Pojawiło. Innymi słowy, nie wszyscy zostali powaleni na kolana, nie wszyscy poczuli się przekonani, że tam mogło dojść do jakiegoś przestępstwa. Ogólnie nie da się oczywiście pominąć tego, że... przestępstwa. Nieletnie zdjęcie zostało wypuszczone w internet. Przekazywane sobie z rąk do rąk, że tak powiem. Doszło do przestępstwa, to jest przestępstwo. Dosyć irytujące jest to, że nagle pojawiło się tyle osób, które coś wiedzą, ale więcej nie powiedzą. Być może w tej sytuacji po prostu prokurator powinien porezać trochę te osoby artykułem 233 kodeksu karnego, to może bardziej by skłoniło te osoby do większej otwartości. Ogólnie pierdolnięci. To cały to kurwa świat influencerski jest jebnięty totalnie, bo oni wszyscy wiedzieli o takich sprawach i po prostu co? To znaczy, że po prostu inni mają coś na nich, przez co oni nie chcą mówić na nich. Proste i logiczne.
Tam każdy ma coś za uszami po prostu. Oczywiście nie chodzi o internet, ale po co w ogóle zapowiadać, że coś wiem, ale nie powiem. Zamiast pójść z tym na policję, to podsycają jeszcze całą atmosferę. Zajmiemy się dzisiaj analizą tego, co zostało powiedziane na tym filmie, ale też co zostało wyświetlone, czyli jedno to, co mówiła Aleksandra, ale drugie to, co tam rzeczywiście z tych treści miałoby wynikać. Pytanie jest takie, czy w tej sytuacji tak naprawdę można coś zrobić? Czy już dzisiaj na podstawie tego, co Aleksandra udostępniła, to co Jakub Wątor wyselekcjonował, czy można byłoby postawić komuś zarzuty, czy jednak prawo jest bezradne, bo w zasadzie dużo osób intuicyjnie podejrzewa, że za bardzo tutaj na stawianie zarzutów materiału nie ma. Czy istnieją dostateczne podstawy do tego, żeby w ogóle wszczynać postępowanie? Jak najbardziej. Tak naprawdę każdy rodzaj zawiadomienia musi być w jakiś tam sposób przez organy ścigania przebadany, sprawdzony, choćby jakoś tam pobieżnie, wstępnie, żeby stwierdzić, czy jest w ogóle przestępstwo, czy są dostateczne dowody i tak dalej. Każde zawiadomienie musi pisania, być... Ale z samego pisania, to co, go skazać można? W ten sposób załatwione przez prokuraturę, czy też przez policję. Czy te materiały, które zostały wyświetlone na tych, w formie tych slajdów, powiedzmy, w tym wideo, no szczerze powiedziawszy bardzo wątpię, żeby tu było coś, co mogłoby wskazywać na popełnienie wypełnienie jakichkolwiek znamion czynu zabronionego, jak to się mówi, czyli po prostu, żeby to podpadało pod jakiś paragraf. Ja wiem, ja sobie zdaję sprawę, że ogólnie te wpisy są po prostu oburzające. No, po prostu ja nie też... Znaczy wiecie, no tak, tylko że no kurwa nie wykonał tej czynności, pisał o niej, ona również, więc... Czy tak po ludzku... Wydaje się bardzo niemoralnym to, żeby dwudziestokilkuletni mężczyzna w ten sposób komunikował się z nastolatką. Mimo, że ona sama była, że tak powiem, dosyć aktywną stroną w tych konwersacjach, no. Bo nie zwalajmy wszystkiego tutaj tak do końca na stół. No to ja wiem, że chodzi, ale w ogóle swoją drogą, powiem to jeszcze raz, bo może niektórzy mnie nie słyszeli. Ona twierdzi, że 14-latki to są kretyni. Otóż ja wychodzę z innego założenia. W wieku 14 lat ja doskonale wiedziałem, z kim ja flirtuję, kogo ja podrywam i co się ogólnie dzieje, tak? Wtedy się też odkrywa dużo seksualności, czy komuś się to podoba, czy nie. Ja pamiętam po swojej, kurwa, przeszłości i nie mam zamiaru udawać, że byłem w tamtych latach święty, bo nie byłem. I moi rówieśnicy też nie byli. I poza tym nie udawajmy, że 14-latki to są, kurwa, tępe istoty, bo to, no, jakby, halo, okej, okay, są łatwe na manipulację, bo to są nastolatki, ale mimo wszystko bardzo często wiedzą, co robią. Chciała flirtować z nim, flirtowała. Chciała wysyłać zdjęcia, wysyłała. I chociaż on też próbował nią manipulować, to też było widać po jej screenach, że ona się nie daje tak łatwo manipulować przez niego. Bardziej się dała zmanipulować prawdopodobnie przez tego drugiego gościa, którego do tej pory chroni. Więc o czym my mówimy swoją drogą? Aleksandra tłumaczyła, że to prawda 13-latka, ona ma niewykształcone tamto, siamto. Okej, okay, to jest jakby, ja to jak najbardziej przyjmuję, tylko chodzi o to, że te przepisy, o których możemy ewentualnie tutaj mówić, one nie są do końca przewidziane w zamyśle naszego racjonalnego ustawodawcy na takie właśnie okoliczności. To, co mi się przede wszystkim nie podoba w ogóle w tej całej sprawie, to to, że Aleksandra postanowiła, że tak powiem, wziąć sprawę w swoje ręce i po 10 latach przeskoczyć procedurę karną, postępowanie przygotowawcze, wszczęcie tego przez osoby kompetentne, które się na tym znają i w ten sposób tak naprawdę wymierzyć samemu sprawiedliwość, niejako trochę wywołując do tego ludzi i prowadząc taki współczesny, bym powiedział, lincz na Stu. Pamiętajmy, że Aleksandra tylko Stu tutaj wymienia z imienia i nazwiska. I... A reszta? No właśnie o to mi chodzi. A gdzie jest, kurwa, reszta? Nawet się nie kryje z tym za bardzo, że kryje inne osoby, w sensie, że wie coś, ma materiały niby, ale nie ujawni tożsamości, bo to są na przykład aktywni youtuberzy, no i ogólnie obawia się o coś. Stu się nie obawia, ale obawia się kogoś innego. Ja byłam po uszy zakochana w pewnym youtuberze, którego ksywki nie będę wymieniać ze względu na moje bezpieczeństwo. Trudno być zwolennikiem puszczania w ten sposób oskarżeń. Ona się boi tamtego, albo nie boi się Stu jakby, no kurwa. Eter, kiedy one są też pełne niedomówień i insynuacji. Aleksandra dosyć selektywnie dobierała sobie to, co chce mówić, to, czego nie chce mówić. O tym opowiem, o tym nie opowiem, a ogólnie to Stu to jest w ogóle wierzchołek góry lodowej, jest jeszcze więcej osób. Mm-hmm. Materiał miał być o Stuarcie Bartonie, a okazuje się, że nagle mamy tutaj jakieś szersze spektrum, no ale nie, tego to ja się... Ten materiał o Stu jest taki, że po prostu ona pokazała po prostu screeny tego, że ona z nim pisała. Tyle. Taki materiał o Stu. A reszta to było to, że są gorsi, ona miała myśli samobójcze, w żaden sposób nie jest poszkodowana przez Stu.
ale miała myśli samobójcze, bo jakiś jej ukochany youtuber udostępnił prawdopodobnie jej zdjęcia, półnagie bądź nagie, nie mam pojęcia. Więc kto tu jest naprawdę zły, nie? Staje się generalnie chyba jakąś domeną publicznej dyskusji. Tego to ja wam dzisiaj nie powiem. Aleksandra i Jakub Wontor tak porozumiewawczo się tam wymieniają różnymi uwagami i zaczynają wątek, że tutaj doszło do jakiegoś przestępstwa, zaczynają rozmawiać o tym, czy ono jest przedawnione. Jedyne, czego się można zastanowić, to ile będzie trwał taki proces, no nie? Bo to jest dosyć skomplikowana sprawa i dosyć przedawniona też troszeczkę. Nie? Ale nie mówią wprost, o co im chodzi. No więc to jest moment, w którym ja się zacząłem interesować się tym całym, tą całą sprawą, bo od strony prawnej jest ona w pewnym sensie trochę zagwozdką, a to, co mamy, można już próbować trochę sobie oceniać pod kątem tego, czy to jest wiarygodne, czy nie jest wiarygodne, ciekawe. Stanowi dostateczną podstawę, żeby komuś nie przedłużaj, dawaj, kurwa, do rzeczy, chłopie. Dostajemy za to bardzo dużą porcję screenów i tak naprawdę sami mamy sobie dosztukować, o co w tej całej sprawie chodzi. Zanim przejdziemy dalej, pamiętajcie, że taką naczelną zasadą prawa karnego i odpowiedzialności karnej jest zasada, a jako że jestem cesarzem prawniczego YouTube'a i to nie samozwańczym, to powiem po łacinie nullum crimen sine lege. Nie ma przestępstwa bez ustawy. I to jest bardzo ważne z punktu widzenia tego, co dalej powiem. Ale jeszcze zanim przejdę do omawiania konkretnych przepisów, to jedną rzecz wyjaśnimy, bo te filmy służą też odczarowywaniu pewnych mitów. Łatwo się teraz rzuca pewnymi hasłami wdzięcznymi, tak? Nazywanie stu, że jest P i... Nie jest, jeszcze nie jest. Wszystkim się wydaje, że... Słuchajcie, nie jest, bo to nie jest tak. On pisał z nieletnią, to prawda. Próbował manipulować? Tak, to jest chore. Czy ją obrażał i tak dalej? Tak. Czy jest pedofilem? Nie. Bo na razie nie jest udowodniony w żadnym stopniu, że on cokolwiek zrobił z nieletnią. Pisał z nią, ale jeszcze nic nie zrobił. Na tej podstawie, co pisze, można wywnioskować, że mogło się coś takiego wydarzyć, ale dla innej, co jest już niepokojące. Jeżeli znalazła się gdzieś tam jakaś, no to powinna się pojawić. Bo czegoś się tam dopuszczą na rzecz osób małoletnich, to od razu to robi z niego pedofil. Otóż to nie jest takie jednoznaczne i ktoś, kto rzuca tak tymi hasełkami, ja rozumiem, że można kogoś obrazić albo w ten sposób dać upust swoim emocjom, ale też daje wyraz tego swojej, nazwijmy to, ignorancji. O tym się oczywiście tak powszechnie nie uczy, ale... A powinno. Ja już w takich sprawach występowałem w sądzie, miałem okazję słuchać i sprawców, i pokrzywdzonych, i jakby ta, jak cała ta procedura wygląda. I przede wszystkim kwestia zdefiniowania tego stanu należy do domeny badań albo nauki medycyny. Nie ma do końca takiej legalnej definicji pedofilii. To, że ktoś dopuszcza się czynu z rozdziału 25 kodeksu karnego, nie oznacza automatycznie, że nim jest. I odwrotnie troszeczkę. Tego typu stany, tego typu preferencje, tego typu zaburzenia są badane zazwyczaj przez biegłych lekarzy, psychologów i psychiatrów, poprzedzone na przykład jakąś dłuższą obserwacją. Ja zresztą miałem takiego klienta, który przez kilka tygodni był oskarżony, przez kilka tygodni był obserwowany i lekarze wykluczyli w ogóle występowanie u niego jakichkolwiek zaburzeń pod tym kątem, bo taka sucha definicja to jest to, że ktoś zaspokaja swoje potrzeby z osobami w wieku przedpokwiteniowym. Więc co się dzieje, kiedy lekarze wykluczają u kogoś występowanie tego? To też jest to, że teraz w dzisiejszych czasach po prostu nastolatkowie są niezwykle dojrzali fizycznie. Może nie wszystkie dziewczyny na przykład, ale są bardzo dojrzałe i mogą się podobać dorosłemu facetowi. Ej, mi wychodzi na to, że takie 14-latki, 13-latki prawdopodobnie mogą się spodobać, jeżeli wyglądają jak dorosłe kobiety. I czy to jest moja wina? No nieraz się na tym złapałem, że po prostu, no mówiłem o tym nawet wcześniej, tak? Szedłem z moim bratem i on mi mówił, że ta chodzi z nim tam do szkoły, czyli miała coś koło 13, 14, 15 lat. No i ona mi się spodobała, bo ona wyglądała kurwa jak 20+. I jakby to jest właśnie o to chodzi, nie? To jest właśnie o to chodzi. Typu preferencje. Tylko, że też tam ta kurwa Olciak 30 coś, to ona przecież nie wyglądała zbyt dorośle. Czy to oznacza automatycznie, że jest niewinny? Oczywiście, że nie. Ja nie mogłem wtedy pójść z tym papierem do sądu i powiedzieć, skoro tutaj lekarze przesądzili, to mój klient jest niewinny. Bo wiadomo, te sprawy opierają się głównie o jakieś tam pomówienia. Nikogo, bardzo rzadko się zdarza, że łapie się kogoś na gorącym uczynku. Więc jedno nie wyklucza drugiego, ale jedno nie oznacza automatycznie drugiego. Pisanie w ten sposób świadczy troszeczkę o pewnego rodzaju niedoinformowaniu,
ale też nie przesądzając tak, bo może się okaże, że tak będzie, ale na dzisiaj to bym powiedział, że to troszeczkę za wcześnie, żeby tego typu hasełkami też tak uważam, że to jest się wcześnie. Porozumiewać. Jest duży problem. Pisać pisał i powinien po prostu za to przeprosić, o ile jeszcze nie zrobił niczego z jakąś nieletnią, to jest do przełknięcia, nie? Po prostu to jest do przełknięcia, on powinien za to przeprosić. Jeżeli jakaś dziewczyna się poczuła poszkodowana, no to jakoś zadośćuczynić, pójść na jakąś terapię i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli coś zrobił, no to już jest inna gadka. W tym, że dorosły facet flirtuje z nastolatką. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. No, 20-kilkulatek to też nie jest tytan doświadczenia życiowego. No ale mimo wszystko oczekiwałbym od takiej osoby jednak większego zdystansowania się albo po prostu tutaj przyjęcia tej wiodącej roli i uspokojenia pewnej atmosfery. Jest to po prostu dziwne. Ja nie znam oczywiście dynamiki ich znajomości, bo ona była jakby szersza troszeczkę niż tylko to, że tu sobie kogoś wybrał, prawda, na celowo i paru do określonych rzeczy. Natomiast... A, bo to ona tam kurwa mu ten... No czekaj, to jest ciekawe, czekaj. No, 20-kilkulatek to też nie jest tytan doświadczenia życiowego. Czekaj, pokaż mi te screeny jeszcze raz. Oczekiwałbym od takiej osoby jednak większego zdystansowania się albo po prostu tutaj przyjęcia tej wiodącej roli i uspokojenia pewnego... No dobra, kurwa, ale mija też 10 minut, a gościu jeszcze nic nie powiedział tak naprawdę konkretnego. Poza tym, że nic mu się nie można zrobić, no. Jest to po prostu dziwne. Ja nie znam oczywiście dynamiki ich znajomości. No czekajcie, z kiedy to było? 2020. 3 lata temu, tak? Ola. Jeszcze 3 lata temu do niego pisała. To ile ona miała wtedy? 20 lat. Bo ona była jakby szersza troszeczkę niż... No. Czy tylko to, że tu sobie kogoś wybrał, prawda, na celowo i paru do określenia. Nie? Jeszcze tu miała 20 lat. I dalej ona jakby nie czuje się w żaden sposób poszkodowana przez niego. Pisze mu też te i komentuje. Gdyby była ofiarą, to w życiu by czegoś takiego nie zrobiła. A teraz na tej całej dramie się wybija, nie? Natomiast brawo. Pamiętajcie też z punktu widzenia tej sprawy, że Aleksandra... Mało tego, nie chcę uchronić jakichś niewinnych nastolatek, które mogłyby być w jakikolwiek sposób poskrzywdzone. To ta pierdolnięta dziewczyna po prostu tego nie chce jeszcze dokładniej, kurwa, ochronić tych dziewcząt, tylko się wybija na tej całej sytuacji. To jest denerwujące, ja was przepraszam bardzo, ale dla mnie to jest w chuj denerwujące, no. Wykluczyła. To jest nienormalne. To jest po prostu nienormalne z jej strony. Między nimi do czegoś miałoby dojść, tak, finalnie, bo to też ma znaczenie z punktu widzenia oceny całej tej sytuacji. Doszło do czegoś między wami? Nie. Takich rzeczy nie pamiętam, że nie było. Nie pamiętam takich rzeczy. Fizycznych kontaktów większych. Raczej tuli łaskotał, ale to by było na tyle, nie? Jeżeli jedyną rzeczą, która jest dowodem jakiegoś przestępstwa po stronie stu, są te wycinki, które były nam prezentowane na ekranie, no to możemy mówić tutaj tylko o przestępstwie z artykułu 200a, paragraf 1 albo paragraf 2 kodeksu karnego, czyli o potocznie nazwanym groomingiem, tak? Ale to, czym grooming jest w rozumieniu prawa, bardzo często rozjeżdża się z tym, czym jest grooming w rozumieniu takim potocznym. Zresztą w tej sprawie też się to ujawniło. To przestępstwo zaczyna się zawsze i zawsze musi się zacząć, żeby w ogóle mówić o tym, że do niego zaszło. Zawsze się musi zacząć w świecie wirtualnym i musi zmierzać do świata realnego i to też w określonym celu. W tym wypadku ta relacja była na tyle bliska, że Stu Barton i Aleksandra, tak powiem, o niektórych rzeczach dosyć otwarcie pisali, ale jeżeli przyjrzycie się tym screenom, no to po pierwsze, żeby można było mówić o tym, że dochodziło do jakiegokolwiek groomingu, no to mamy po pierwsze, musi paść ze strony Stu jakaś konkretna propozycja i później... Stary, ostatnio poznałem tak sobie... laskę, normalnie. W sumie szedłem ulicą i ją widziałem, ale nie wiedziałem, jak ją poderwać w ogóle. To jest nierozerwalne. I później on musiałby bezpośrednio, aktywnie zmierzać, żeby tę propozycję, którą złożył Aleksandrze, zrealizować. Tych materiałów, które tutaj mamy, to absolutnie nie wynika. To nie będzie miało znaczenia dla oceny zeznań tak całkowicie zeznań Aleksandry, która potencjalnie je złoży w trakcie jakiegoś tam postępowania, bo już zdaje się na chwilę nagrywania tego wideo mówiła o tym, że coś tam się dzieje. Natomiast na dzień dzisiejszy pewne rzeczy też mi się tutaj jakby nie zgadzają. Bo początek wideo jest taki, że mówi, że motywem tego, że wyszła z tym do ludzi, tak, i że chce opowiedzieć swoją historię, jest to, że no w ostatnim czasie zrobiło się głośno wokół stu, tak, i ona sobie... Ciężko się go naprawdę słucha. Nie, znaczy dobrze gada. No ja nie mówię, że nie, tylko po prostu
potwornie owija wszystko, kurwa, no prosto z mostu ja wolałbym zdała usłyszeć. Sprawę z tego, czego ofiarą się stała. Zadzwoniła do mnie właśnie moja koleżanka z też tamtych czasów. Właśnie, która kurwa, to jest dobre akurat, że ona w ogóle sobie zdała sprawę, ej, to było nienormalne. Świadkiem tego wszystkiego, tych wszystkich dram i zadzwoniła do mnie i się pyta, czy ja się czuję okej, czy wszystko ze mną jest okej. Ja mówię, że ale czemu by miało nie być ze mną okej? Ona, bo nie słyszała się o tej dramie ze Stuartem, ja mówię, nie. I właśnie od niej się dowiedziałam o tej całej sytuacji. Kiedy ma się do wyboru postępowanie prowadzone przez profesjonalistów, przez osoby, które się na tym znają, przez po prostu organy państwowe, które mają zasoby do tego, żeby przeprowadzić takie postępowanie, które się toczy w tajemnicy, kameralnie. Ja nie widzę jakby miejsca poza jakimiś wyjątkowymi sytuacjami, w których, nie wiem, ktoś by ją wyśmiał, ale to powinien za to po prostu odpowiedzieć dyscyplinarnie. Tam nie ma miejsca na takie rzeczy. Tam miałaby spokojną głowę o to, że gdzieś w tle się toczy postępowanie i że ktoś kompetentny sprawdza całą sytuację i zbiera dowody. Versus to mamy płonący Twitter, płonący internet, dużo spekulacji, dużo oskarżeń rzucanych na prawo i lewo i ludzie się teraz zastanawiają. Oczywiście ja dopuszczam do siebie świadomość, że Jakub Wątor wyselekcjonował te screeny, które się pojawiły na ekranie i że robił to jako dziennikarz po prostu, tylko nie wiem właśnie według jakiego klucza, czy wybierał te takie średnio pikantne, nazwijmy, czy słabo pikantne, czy takie coś najbardziej wyraziste, bo jeżeli to miały być najgorsze rzeczy, jakie powinniśmy zobaczyć, no to jest tego rzeczywiście niewiele i prokurator nie będzie miał za bardzo nad czym pracować. Trudno z tych screenów wyciągnąć, że stu do czegoś nagabywał Aleksandrę, że składał jej konkretne propozycje. Nawet bym się pokusił o takie stwierdzenie, że Stu często ucinał z nią kontakt, unikał z nią kontaktu, był na nią obrażony, miał w jakiś sposób zranione uczucia, jeżeli w ogóle można mówić o tym w takiej sytuacji. Ta relacja nie była takim czystym przykładem, gdzie 200a kodeksu karnego powinien być. Ja bym bardziej się zainteresował tymi osobami, które udostępniły jej półnagie bądź nagie zdjęcie. No nie mam pojęcia, czy to były nagie, czy półnagie, ale uznajmy, że były nagie, tak? To bardziej bym się zainteresował tymi osobami, a ona ich chroni, więc jest jebniętą osobą. Stosowany, bo on jest wymierzony w osoby, które namierzają małoletnich w internecie i prawda, ścigają ich w określonym celu. To nie jest do końca ta sytuacja. Oni się znali, bywali w tym samym towarzystwie, bywali na tych samych eventach. To jest trochę inny rodzaj relacji i moim zdaniem będzie też miał wpływ na ocenę tego, czy w ogóle dochodzi tutaj do przestępstwa groomingu. Co musiałoby się stać, żeby tu jednak pociągnąć do odpowiedzialności, dysponując tym, co teraz dysponujemy. Przede wszystkim musiałaby być kontynuacja. To, co działo się w internecie, musielibyśmy mieć dowody, tego nie mamy na razie. Musielibyśmy ustalić, że to był jakiś tam punkt wyjściowy i rodzaj propozycji, który zmierzał do zrealizowania tej propozycji w świecie rzeczywistym. Wtedy też jakby bardziej na oczy zobaczyłam, że Stuart był po prostu we mnie strasznie zakochany, no bo jak inaczej... Zaczął robić wyrzuty. No, i to takie straszne, no przecież on mnie wyzywał kompletnie od góry do dołu, jakby nie zostawił mokrej, suchej nitki po mnie. Więc to, co się zaczęło dziać w świecie wirtualnym, powinno mieć bezpośrednią kontynuację w świecie realnym i musiałoby dotyczyć czynów, które są objęte przepisem artykułu 200. A kodeksu karnego, nie będę tego powtarzał, tylko te określone czynności podlegają karaniu. Jakkolwiek niemoralnie możemy oceniać gruchanie Stu do Aleksandry, czy też składanie jej propozycji tego, żeby spędzili wspólnie jej urodziny na przykład na basenie, ciężko jest i sama Aleksandra wykluczyła, że między nimi coś ostatecznie się stało, że do czegoś konkretnego doszło. Ale no ze 3-4 na pewno razy się widzieliśmy, no bo to tak jest, raz do roku jest PGA, raz do roku jest IM, nie? Czyli tak. Dwa eventy, jeszcze do tego meetup były na przykład, nie? Tak, a czy to były jakieś, czy było spotkanie sam na sam? Coś mi się kojarzy, że tak, ale wolałabym nie naginać prawdy w żaden sposób, mogę tylko powiedzieć, że kojarzy mi się, że tak. Kojarzy mi się, że się przytulaliśmy, ale dokładnie... Gdyby ona była też ofiarą, w jaki sposób ona zostałaby przez niego skrzywdzona, bądź do czegoś by doszło między nimi, to na pewno by to pamiętała. Więc to też takie, wiecie... No mówię, ona w żaden sposób nie czuje się poszkodowania przez niego. Dokładnie szczegółów. Oni to mieli. Jest bardzo ważne. Mimo wszystko to jest bardzo ważne, bo dzięki temu ona nie będzie miała nie miała zrytej psychiki przez lata i tak jak inne dziewczyny mogą tego nie mieć. No. Okazję się spotkać wielokrotnie na tych różnych eventach i nigdy nie było tak, że to, co się zaczęło w internecie, miało swój finał na przykład gdzieś tam na jakichś eventach na żywo. Złożenie propozycji przez sprawcę wymaga zdecydowanej aktywności i musi być jasne ponad wszelką wątpliwość, że
aktywność, którą on podejmuje, to jest zmierzanie do realizacji określonych czynności seksualnych względem pokrzywdzonej ewentualnie. Okay. Jeżeli złożona zostanie propozycja, ale nie będzie żadnego działania, nie będzie zamiaru nawet działania w kierunku realizacji tej propozycji, nie dochodzi do przestępstwa. Proszenie o ładne zdjęcie. Okej, dobra, kurwa, nareszcie. Po 16 przeszło minutach, nie? Nareszcie w końcu, kurwa, doszliśmy do sedna. Nie zostało popełnione przestępstwo zgodnie z prawem. Tyle. Ja pierdolę, prawie 17 minut na okrężnej drogi. Masakra. Bardzo mi się ciężko pana Mariusza słucha. Bardzo dobry materiał, ale bardzo ciężko mi się go słucha. Ja was przepraszam, po prostu ja nie jestem przyzwyczajony do słuchania takich osób. O mnie usypia, ja po prostu mi się oczy zamykają, nie? Typ cię mnie usypia, ale bardzo dobry materiał, nie? Swoją drogą. Tylko to, kurwa, mógłby skrócić to dosłownie do o 20 minut. Nie doszło do złamania przepisów CUI Weberci Roma. Nie jest jeszcze groomingiem. Tego rodzaju flirt, jakkolwiek to nazwać, też nie jest jeszcze groomingiem. Robienie z siebie gruchającego gołębia nie jest jeszcze groomingiem. Najbliżej, gdzie temu było, to właśnie ta propozycja pójścia na basen, ale ona też jest w sferze wielu i również moich domysłów. Jaki był tu cel? Czy po prostu na basen, czy jednak może no, zdjął miał jakieś tam zamierzenia? No i rzeczywiście, kiedy 20-kilkulatek zaprasza nastolatkę na basen, to po co to robi? Ale mimo wszystko nie mamy bezpośredniego dowodu na to, że taki określony zamiar miał z tyłu, żeby do czegoś tam doszło. Albo żeby między Stu a Aleksandrą był jakiś wspólny zamiar. Nie mamy na to dowodów. Nie możemy ale tego... Ale ona sama to potwierdza, że nic się nie stało, ani nie doszło do niczego. Tak po prostu z siebie dopowiadać. Pytanie tylko, czy inne są, które do czegoś doszło, pomogło, nie? Rozumiem, ale mimo okrężnego gadania dobre argumenty? No ale tak, no przecież ja nie mówię, nie zaprzeczam. To cały materiał jest bardzo dobrze zrobiony. Więc Stewart zrobił taki trochę, pewnie nieświadomie, ale mimo wszystko slalom między tymi przepisami rozdziału 25 kodeksu karnego i trudno mi tutaj by było jego zachowaniu, bo nawet składanie propozycji niemoralnych, takich sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, jak to się mówi, trochę oburzających, kontrowersyjnych, niestosownych, nie jest jeszcze samo w sobie groomingiem. Musielibyśmy tutaj ustalić, że to była jakaś część łańcucha działań mających coś tam na celu. To z tego materiału nie wynika. Ten materiał jest sensacyjny, ten materiał oczywiście w pewnym sensie oburza, ale ten materiał nie dostarcza na razie, czyli mówię o tym wywiadzie, nie dostarcza dowodów, bo to, co było opublikowane jako dowody, to nie są dowody tego, że doszło do jakiegoś przestępstwa. Ja zdaję sobie sprawę, że Boxdale już ogłaszał, żeby nie bronić Stewarta. Żeby nikt nie bronił Stewarta. To jest taki mój ważny statement. Ja Stu tutaj nie chcę wcale bronić, tak. Ale... Ja podejrzewam, że oni kurwa mają też coś za uszami. A teraz raptownie wszyscy umywają rączki, nie? Tak jak był ten gościu, ten Bartek kurwa od Gargamela. On mnie oszukał, przez lata mnie oszukiwał. Chuja tam prawdę, na pewno coś wiedziałeś, gościu. Bija się znowu też w taki ogólny trend mówienia, że coś wiem, ale nie powiem i coś już się dzieje, ale jeszcze nie tak. Od kiedy do jasnej cholery wszyscy to wiedzieliście? Bo wkurzyliście nie tylko mnie, ale też Mandzia na przykład. Panelu, na trzecim panelu hej, mówi, że będzie zapis prokuratura się tym zajmie. Żeby nadrobić zaległości, bo dopiero wróciłem. Wszyscy wszystko wiedzą, widzowie, przecież, co nie? No o to mi kurwa chodzi, mnie też to wdenerwowało. Oni wszyscy wiedzą. Myją sobie rączki nawzajem, bo się boją, że coś może wyjść, kurwa, od tego, od tamtego i obsrego. Srajcie się na pysk, wszystkich was powinno się wziąć teraz do odpowiedzialności za to, co zrobiliście. Kryliście, kurwa, możliwe, że kryliście przestępstwo, jesteście jebnięci. Też tekst wczoraj, on do mnie mówi, że no przecież wszyscy wiedzą. Ty też wiesz. Nie mów, że nie wiesz, bo wszyscy wiedzą. Co kurwa wiem? No to Michał, może powiedz. Czemu tego nie powiedziałeś wczoraj na kolfie? Bo ja bym się chciał dowiedzieć. Przy okazji tego typu spraw aktywizują się też inne osoby. I tak na przykład case Gargamela również jest dosyć ciekawy pod tym względem, o tyle, że będzie kojarzony ze sprawą ewentualnych przestępstw na szkodę małoletnich. W 2020 roku padłam ofiarą groomingu i agresywnych zachowań przez znanego nam wszystkim Gargamela. Miałam 16 lat, jak zaczęliśmy się spotykać. Natomiast Gargamel nie może absolutnie być z tym kojarzony. On mógł się dopuścić tutaj w przypadku jakieś przestępstwa znęcania się, naruszenia czyjejś nietykalności cielesnej, tak? Bo tam czy uderzał, czy krzyczał, czy coś. To jest jakby zupełnie inna kategoria rzeczy. Pierwsze, grooming dotyczy osób poniżej 15 roku życia, a po drugie, oni tworzyli pary. Przez 2 lata byli
paru. Na razie pozostanę sceptyczny, bo akurat z własnego doświadczenia wiem, miałem kilka razy nieprzyjemność słuchać osób, które fałszywie pomawiały drugie o popełnianiu jakichś tam przestępstw. I miałem też nieprzyjemność słuchać pani, która oskarżała mojego klienta o to, że próbował ją zgwałcić. A sytuacja była dosyć groteskowa, bo po prostu mój klient pobił jej partnera, który go wcześniej po pijaku zaatakował. I ta pani dla uwiarygodnienia wersji swojego partnera, z którym już na czas procesu sądowego nie była oczywiście, powiedziała, że mój klient właśnie chciał zrobić to, co zrobić, a jej partner stanął w jej obronie. Później oczywiście ta cała wersja została całkowicie obalona, ale to nie przeszkodziło organom ścigania, czyli prokuraturze i sądowi, trzymać mojego klienta przez jeden rok w areszcie śledczym i zaufajcie mi, naprawdę nie chcielibyście siedzieć w areszcie śledczym, stracić jeden z rok życia i przy okazji stracić ostatni rok życia z własnej żony, bo 2 tygodnie później, po tym jak ten klient wyszedł z tego aresztu, jego żona zmarła, bo była już w tak ciężkim stanie zdrowotnym. Więc zanim tutaj zbyt optymistycznie zawierzymy niektórym oskarżeniom i zanim wydamy wyroki, bardzo bym was prosił, żebyście poczekali, aż będzie coś więcej wiadomo, bo naprawdę... Znaczy ja uważam, że po prostu Gargamel ma problemy psychiczne, jakieś zaburzenia po prostu. Sam się do tego wszystkiego przyznał. Więc tutaj akurat bym tutaj nie doszukiwał się niczego. Stu dla mnie nie jest filmem, tylko kurwa jest ogromne prawdopodobieństwo, że nim jest. Po prostu przez to, że mogło dojść do czegoś z inną. Nie jest tą Olciak. To Olciak to w ogóle walić ją po prostu, bo ona mi w ogóle nie pasuje, ta kobieta. Ale mogło dojść do czegoś innego zupełnie z inną jakąś tam nastolatką, nie? O tragedię nie jest trudno. Nie chce mi się już po raz kolejny powtarzać, parcie Tomasz Komenda. Wszystkim też się na początku wydawało to oczywiste, że on się tego dopuścił, a później... Dlaczego mówiłem o zasadzie nullum crimen sine lege? A to dlatego, że flirt z osobą małoletnią, nawet jeżeli jest niemoralny, to nie jest jeszcze przestępstwem. Mhm. Wiem, że niektórzy jakby intuicyjnie... Rozumiem. ...chcieliby ukarania, chcieli, żeby doszło do czegoś, żeby była jakaś reakcja. Natomiast nawet jeżeli coś nas wzburza, nie oznacza od razu, że musi nastąpić reakcja karna. I pamiętajcie, wszystko, czego się tutaj dzisiaj dowiedzieliście, objęte jest tajemnicą adwokacką, także nikomu nic nie mówcie. Wystarczy tylko suba i lajka. No super, dzięki. Nie? Dobra, ja to zapamiętam. Ja to zapamiętam, chłopie, dzięki. So, ja cię zasubskrybuję, bo mądrze gadasz. Jesteś na bardzo dobry materiał. Tylko po prostu mi jest ciężko go słuchać, no bo gościu mnie usypia, nie? Gościu mnie usypia, jego ton po prostu głosu powoduje, że ja śpię, ale to jest materiał po prostu zajebisty. Dziękuję ci bardzo, dużo wyjaśniłeś. Super, naprawdę rewelacyjne. To jest chyba aktualnie jeden z lepszych kanałów na polskim YouTubie, który może nam wytłumaczyć nasze dramki YouTubeowe. Bardzo fajnie, moją swoją drogą, bardzo fajnie. Ale mógłby trochę gadać z większym entuzjazmem, bo ja usypiam, ale to jest tylko moje czepialstwo się. Ale materiał bardzo dobry, polecam każdemu, kurwa. Wiecie co, nawet ja, kurwa, dzwoneczek wezmę, nie? Bo może będzie inne jakieś fajne dramy. Jednym słowem, Stu na póki co nie jest w żaden sposób winny i nie jest pedofilem. Gargamel nie jest jakimś tym. Zobaczymy, co później to świat pokaże i to czas pokaże, nie? No, to tyle. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie, za słuchanie tego materiału i do następnego.